Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na bonusową sesję, bonusowe odcinki z gry Harry Potter i Więzień Azkabanu na PlayStation 2. Lub po prostu zagrajmy w Harry Potter i Więzień Azkabanu na PlayStation 2. Przez chwilę chciałem powiedzieć kamień filozoficzny, nie wiem dlaczego. Więc tak, moi drodzy. Poprzednim razem, czyli we wczorajszej wieczornej sesji dla mnie, skończyliśmy sobie grę fabularnie, no nie? Mieliśmy tak po kolei w sumie, bo trzeba tutaj po kolei poustawiać wydarzenia, co tam miało miejsce. Więc zbieraliśmy składniki na lekcję u profesora Snape'a. Potem poszliśmy na lekcję u profesora Snape'a tam z eliksirami. Potem Draco Malfoy oraz ktoś tam, jakiś jego kolega, czy tam chuj wie, w sumie ktoś ze Slytherinu w każdym razie, obmyślili plan, żeby zamienić tam piłkę, by ślizgoni mogli wygrać. Okazało się potem, że Ron i Hermiona donieśli to Dumbledore'owi, który przerwał mecz, następnie wznowił mecz, kiedy piłki zostały zamienione, a raczej piłka. No i Harry wygrał puchar Quidditcha, no nie? Potem niestety los Hardodzioba został przypieczętowany, no i jak wieczorem udaliśmy się na błonie Hogwartu, jeszcze przy okazji unikając trolli, którzy robili nam za, powiedzmy, tych prefektów. No to niestety Hardodziob został odcięty, jak to się mówi. Później, no, odkryliśmy miejscówkę Siriusa Blacka, ponieważ on zaprowadził tam Rona. Lupin zamienił się w wilkołaka, walczyliśmy z dementorami, cofnęliśmy się w czasie, uratowaliśmy przeszłość oraz Hardodzioba. Siriusz Black uciekł na Hardodziobie i znajdujemy się właśnie w tym oto miejscu, czyli w zasadzie w Hogwarcie, gdzie już teraz możemy robić sobie wszystko, co chcemy, nim zakończymy gierkę, chociaż już napisy końcowe widzieliście, znaczy może nie napisy końcowe, ale ostatnią cutscenkę w grze już widzieliście. I jak pamiętacie z wielkiego finału, to Gryffindor po raz trzeci wygrał Puchar Domu. Tak więc zajebiście. Więc teraz tak, moi drodzy, dlaczego się tutaj znajdujemy? Otóż znajdujemy się z tego powodu, ponieważ iż dlategoż musimy zrobić parę dodatkowych misji, które chcę wam pokazać. I z tego co wiem, to było w punktacji zadań. Tak jest, ponieważ na razie mamy lot hipogryfa zaliczony na 6 z plusem, ale mamy jeszcze takie wyzwania dodatkowe jak Sowi Wyścig lub Klub Pojedynków. I ja bym chciał wam zaprezentować Sowi Wyścig. Ze względu na to, że sam też jestem ciekaw tego, więc Ron, suwaj dupę. Tak więc to będzie taki odcinek, w którym to będziemy sobie luźnie gadali trochę o gierce, trochę będziemy gadali sobie na poboczne tematy, dlatego że już jakby to, co na temat gierki mogłem powiedzieć, to już zdążyłem wam powiedzieć w całym tym let's playu. Ja osobiście jestem dumny z tego let's playa, tak samo jak z wersji pecetowej. Bardzo dużo, tak jak zwykle mam w zwyczaju, gadam o gierce. Czasami zdarzało się momenty, gdzie byłem nad czymś za bardzo skupiony i czasami się język mi plątał, ale to jest typowe u mnie. Tak więc, tak to myślę, że let's play jest jak najbardziej spoko i mam nadzieję, że wam się on również spodoba w pełni okazałości. Można by powiedzieć, że tę grę nagrałem w 3 dni, ale tak bardziej to w 2 dni, no bo to jest taka dodatkowa sesja, bardziej bonusowa, która też nie jest jakoś super, może nie powiem, że ważna, ale no wiecie, o co chodzi, no nie? Więc tak, podejdźmy sobie tutaj. O, i możemy grać w Sowie Wyścigi, zajebiście. Myślałem, się zastanawiałem, gdzie może być ten Sowi Wyścig. Tak kurde, nie będę tego ukrywał, że po skończeniu finałowego odcinka trochę szukałem tego po Hogwarcie, no ale nie wiedziałem, że to jest tutaj. No i dobra, możemy w takim razie zacząć, tak mi się przynajmniej wydaje. Aby grać w Sowie Wyścigi, naciśnij X. Dobra. Ej, co się stało? Coś się stało, kurde, wciskałem kółko, ale coś nie pykło. Chwila, moment, jeszcze raz. Jeszcze raz, tutaj trzeba, kurde, Hedwigę naszą raz jeszcze tutaj zmobilizować.
O, właśnie, teraz jest zajebiście. Ale, no, nie, 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 chwila, moment, Hedwiga, co ty odpierdalasz? Co ty odpierdalasz? Do 3 razy sztuka, jak to się mówi. Tak więc raz jeszcze wciskamy X. I pamiętaj, masz wlecieć w pierścień, masz być pierwsza, Hedwiga. Bo chcemy jak najlepiej to, kurde, zaliczyć, co jest grane, kurde. Dobra, jest git, teraz żeśmy sobie wybrali trochę inną sówkę. Żeśmy brązową sesowę wybrali, bo chyba Hedwiga jest na mnie obrażona, kurde. A tak na serio to musiałem... A, ja pierdolę. Moi drodzy, ja jestem cymbał. Powiem wam szczerze, ja jestem autentycznie cymbał. To nie jest tak, że się Hedwiga na mnie obraziła, tylko po prostu ja spamowałem kółkiem, a tu przecież muszę mieć przyciśnięte kółko, ja pierdzielę. Co jest ze mną nie tak? A, zapomniałem, to jest ze mną nie tak, że jakiś czas temu się przebudziłem, zjadłem śniadanie, no i w sumie jest rano, bo wiecie, finał z tej serii nagrywałem w nocy, więc musi być, jak to się mówi, jakiś balans, no nie? Że jedna sesja jest w nocy nagrywana, a druga z rana. Tak więc, tak się prezentuje Sowi wyścig. Będziemy musieli przez te wszystkie pierścienie sobie przelecieć. No, trochę przypomina to standardowy Quidditch, gdzie trzeba było w pierścienie wlatywać. Tak zwany Superman 64, jak to lubi Sebastianek mówić. Aczkolwiek no, lecimy sobie, lecimy przed siebie. I zapomniałem w ogóle w tej ostatniej sesji powiedzieć, że też plusem wersji na PS2 właśnie jest to, że możemy kontrolować Hedwigę, no nie? To jest coś, co jest jednak całkiem fajne. O nie! O nie! O nie! Dobra, ja do wody wlatuję. O Jezu, ale dałem dupy w tym momencie, ominąłem jeden pierścień. Fucking hell! Ale dobra, to nie będzie problem, możemy sobie, kurde, tak gadać. Gorzej będzie, jeżeli ja to będę w nieskończoność powtarzał, to wtedy wiadomo, że zrobię cięcie. Ale tak, może teraz już tak na spokojnie, nie trzeba będzie na wariata tego mówić. Mogę teraz sobie na chillerce utopii powiedzieć moje tam spostrzeżenia odnośnie więźnia Azkabanu na PlayStation 2. Tak więc, moi drodzy, powiem szczerze, tak zupełnie szczerze, to jest najlepszy Harry Potter, jeżeli chodzi o konsolowe Pottery z trylogii. Naprawdę. Jeżeli nie macie pomysłu na w co zagrać na PlayStation 2, jeżeli chodzi o Harry Potterów, to naprawdę zalecam wam zagrać sobie w tę gierkę. Jest naprawdę świetna. Okej, czasami sterowanie jest denerwujące, że postacie się ślizgają i no skoczą ci, kurde, kawałeczek dalej, co czasami może równać się z tym, że mogą się spierdolić na dół. Ale generalnie graficznie, soundtrackowo i ogólnie niektóre linie dialogowe są naprawdę w tej gierce bardzo fajne, no nie? Oczywiście też są niektóre bez sensu, jak na przykład o właśnie, albo co tam... A, Fred i George co tam powiedzieli w stylu, że możecie się już tam dostać do tej komnaty czy tam czegoś. Znaczy nie komnaty, Boże, tylko do tego... kurde, znowu ten sam pierścień ominąłem. Co jest grane? Czemu ja znowu ten sam pierścień ominąłem? Nie, to trzeba teraz wyciąć, bo to się, kurde, to jest słabe w tym momencie. O, teraz się udało, zajebiście, zajebiście, moi drodzy. Kontynuując. Więc jeżeli chodzi o takie właśnie minusy, no to ten jeden dialog Freda i George'a, gdzie oni w zasadzie tam mieli taki niedokończony dialog, gdzie mogliśmy przejść do tego ukrytego pomieszczenia. No ten dialog o właśnie, tam niektóre czasami, jeżeli chodzi o, no tam niektóre właśnie momenty, gdzie po prostu postacie ślizgają się na lodzie, na przykład Harry, Ron czy Hermiona. O Jezu, teraz ten okrąg ominąłem, serio? O Jezus Maria, kurde, no trochę przedobrzyłem, muszę przyznać. Dobra, jest, mamy to, moi drodzy. Kontynuując dalej, no to tak, były dialogi tam Freda i George'a, w sensie tam jeden taki konkretny. Było o właśnie ślizgające się postacie. No i troszkę szkoda, że nie było pokazane tego, jak tam hardodziobek był uwięziony w tej tam wieży czy czymś tam przed egzekucją.
że faktycznie żeśmy go uwolnili. No trochę szkoda, że tego nie było. Ale tak, to naprawdę gra ma w pozostałości plusy, no. Chociażby właśnie ten wyścig SUV jako takie dodatkowe zadanie. To jest naprawdę bardzo fajna minigierka i uważam, że fajnie, że coś takiego dodali w wersji na PlayStation 2. To, że hardodziobem możemy sobie, kiedy chcemy, tam latać i zwiedzać różne tereny Hogwartu, nie musimy według gry grać, czyli na zasadzie, że możemy sobie w dowolnym momencie grać na przykład Harrym, Ronem i Hermioną. Niektóre dialogi uważam, że są lepiej zrobione w tej wersji. Zdecydowana większość dialogów jest lepiej zrobiona w mojej opinii, bo przynajmniej nie pokazują na przykład Hermiony jako takiej turbo przemądrzałej, a faktycznie takiej, która potrafi też się do błędu przyznać. Patrz na przykład moment, kiedy Hermiona zgodziła się z Ronem, że fajnie, że on przedstawił swoje argumenty, nie? Gdzie w Więźniu Azkabanu na PC ta już by powiedziała: Ron, daj spokój, Ron. I to jest naprawdę fajne. To są, wiecie, to są, można by powiedzieć, takie pierdoły, ale dla mnie to są takie znaczące pierdoły. Ja zawsze na coś takiego zwracałem uwagę i zawsze byłem zadowolony, jak twórcy wprowadzali jakieś zmiany między wersjami. I na przykład tutaj, no, w mojej opinii błonia Hogwartu to są najlepsze błonia z całej trylogii, nie? O nie, teraz tutaj ominąłem, teraz tutaj źle wymanewrowałem, kurde. Aj, a byłem na samym końcu. No ale przynajmniej mogę powiedzieć tyle od siebie, że jeżeli chodzi o pozytywy, no to tu jest znacząca większość pozytywów niż negatywów, tak więc... No, jeszcze negatywem ostatnim jest Snape, który aktor głosowy w wersji polskiej jest okropny, Snape'a. Okropny. To mogę tyle od siebie powiedzieć. I kurde, długo mi coś idzie w tym sowim wyścigu, dlatego że ja nie mogę jakoś, wiecie, ogarnąć tego, jak Hedwiga skręca. W sensie, czasami mam trudności z tym, żeby szybciej wymanewrować, ale to nie jest jakby z powodu gry, tylko bardziej z powodu tego, że ja tutaj gadam, a powinienem się skupić. Tak więc teraz zobaczymy się już tam, gdzie po raz kolejny dałem ciała. No niestety, nie zawsze jest tak, jakbyśmy chcieli. Czasami trzeba się trochę namęczyć, jeżeli chodzi o robienie let's play. Chyba już jesteśmy w miejscu, gdzie ostatni raz żeśmy tutaj dali ciała. Nie, to jeszcze nie tutaj. To jeszcze nie tutaj. Myk, myk, myk. Lecimy do przodu. Nie zatrzymujemy się, kurczę. Czarna sówka jest na prowadzeniu. Nie podoba mnie się to. Jest, udało się. Trafiłem w końcu w ten okrąg. Udało się. Dobrze, teraz będziemy tylko pierwsi. Tak więc, no tak. Reasumując i podsumowując, tak jak już mówiłem, plusów w tej grze jest o wiele więcej niż minusów, no nie? Zresztą moje podsumowanie z finałowego odcinka chyba raczej też pamiętacie. Dobrze. Dobrze, wjechaliśmy idealnie w okrąg. Teraz tylko dogonić te pozostałe sowy. Dogonić te pozostałe sowy. Dobrze. Tam jest koniec już, tam jest koniec, o kurde. To mi się nie uda być pierwszym, nie ma takiej opcji. O kurde, no nie, nie gadaj. Kurde, szkoda. Kurde, szkoda, naprawdę. A może bym jeszcze raz spróbował? Dobra, teraz akurat się skupię, więc zaraz wracam. No niestety nie udało mi się, moi drodzy. Po raz kolejny jestem ostatni. Powiem wam szczerze, nie chce mi się trochę tego aż tak długo robić.
Więc ja to sobie zrobię już poza anteną i najwyżej w przypiętym komentarzu wam powiem, co jest za wygranie tego. Ale raczej wątpię, że cokolwiek innego. Sowi wyścig. Na szóstkę zaliczyliśmy. Ej, no to jest coś fajnego. Dobra. Tak mamy na szóstkę zaliczoną, to możemy stąd iść już. Tak więc, dobra. Jeżeli... What the fuck? Co tu się stało? Jakaś cutscenka? Aha, dobra. Myślałem, że jakaś cutscenka tu się dodatkowo odpaliła. Dobra, trochę się wystraszyłem, nie będę tego ukrywał. Więc tak, jeżeli chodzi o Sowi wyścig, no to... To jest całkiem fajne wyzwanie. Niestety ja nie potrafię jego ogarnąć, ale to też dlatego, że ja w tę grę gram pierwszy raz, więc... To, co teraz widzicie, to jest dosłownie moje przejście po raz pierwszy tej gry. Tak więc, no nie dziwcie się, że pewnych rzeczy mogę nie ogarniać. Aczkolwiek, no... Myślę, że jak sobie zagram raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty, to już sobie z czasem wszystko ładnie poukładam tak, że grę będę znał tak samo na pamięć jak wersję na PC-ta, którą ograłem już tyle razy, że to jest głowa mała. Tak więc dobra, o czym my tu możemy pogadać? Chodźmy może teraz na klub pojedynków, bo wiem, że coś takiego istnieje. Jest ono tutaj, na wielkiej sali dokładnie, tak więc idźmy zobaczyć, co tam ten klub pojedynków nam będzie miał do zaoferowania. Bo żeby skończyć grę, to trzeba podejść do Lupina i do Dumbledora, żeby wcisnąć X i tak dalej, więc myślę, że tutaj, no, jest klub pojedynków, elegancko. Porozmawiaj. Okej. Okay. No to jedziemy z koksem, kurcze pieczone. Nie ma to tamto. Nintendo! Melobot! 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 To może być ciężkie, nie będę tego ukrywał. Nintendo! Melobot! Nintendo! Flipendo! Sterno! Flipendo! Kurde, jak zdjąć tą dynię? Sterno! Zajebiście! Zwyciężyliśmy! O kurde! Ej, zajebiście, ja myślałem, że nam się nie uda. O kurde, ale fajnie. Się tak kurde na tym skupiłem. Dobra, i co, to wszystko już? Tylko jeden pojedynek? Na czwórkę żeśmy zaliczyli. No to elegancko. Wiadomo, byłaby szóstka w momencie, gdybyśmy to zrobili bez jakiegokolwiek niestracenia... No, bez jakiegokolwiek niestracenia energii. No ale niestety tak się nie da, moi drodzy. Czasami się da, ale nie zawsze. Dobra, no to ustawimy sobie teraz na trójkąt śmierdzące kulki i wrzucamy, żeby zrobić też zadanie od Rona, no nie? Czy tutaj nie możemy? Nie, tutaj nie możemy. Kurde. Myślałem, że faktycznie nie możemy, bo to nie są te takie, kurde, kubeczki, tylko to są bardziej takie na pochodnie, no nie? Ja pierdziele, ale nie ogarnąłem petardy i zużyłem śmierdzącą kulkę. Ja pierdziele, dobra, trudno się mówi. Przeżyję to jakoś. Poszukamy w takim razie tych garnków. Znaczy nie garnków, Boże, jak to się nazywa? Nie pamiętam. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Bez kitu. Dobra, ale w każdym razie, to pewnie gdzieś jest niedaleko też. Na bank, bo wiem, że na pewno dużo było takich rzeczy przy wielkich schodach. Aczkolwiek tu może coś jeszcze być. No w każdym razie, skoro skończyliśmy sobie już Harry'ego Pottera i więzienia Azkabanu na PS2, znacie zresztą już moją opinię z ostatniego odcinka. Tutaj wam mniej więcej w dużym skrócie powiedziałem o pozytywach i negatywach. To co następne będzie na kanale u mnie? Otóż następne u mnie na kanale będzie Let's Play z Ape Escape'a. Ale najlepsze jest to, że ja to nagrywam zanim w ogóle nagrałem z Sebą tego, z Sebastianem
Ratcheta i Clanka załogę crew, bo wy nawet nie wiecie, że ja z Sebulbą planuję zrobić let's play z Ratcheta i Clanka załogi Q, tak więc jesteście teraz jakby na tym let's playu świadkami, mimo że to już oglądacie po let's playu z załogi Q, że coś takiego planujemy. Znaczy pierwotnie miałem sam robić let's play z załogi Q, no ale Seba chce mi potowarzyszyć i razem ze mną poprowadzić ten let's play, więc czemu by nie, w sumie, why not? Tutaj już żaden, kurde, uczeń nie będzie nic patrolował, tak więc zajebiście, mamy jakby pole do popisu, jak to się mówi. Pracownia transmutacji. No szkoda, że jakby nie mieliśmy lekcji transmutacji, no nie? Bo mieliśmy tylko Carpe Retractum i Glacius w tej części. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, jak to się mówi. Taki ze mnie, kurcze, pieczone śmieszek, heheszek. Tutaj by normalnie McGonagall uczyła, no ale wiadomo, no nie uczy w tej części. Tak więc, patrząc na to, jak gra jest tutaj ładnie też zdubbingowana, no to rozbijam oczywiście tę plotkę na zasadzie, że no gra jest tylko w 50% przetłumaczona, bo niektórzy też tak gadali, że wersja na PS2 jest zdubbingowana tylko w 50%, co jest gówno prawdą, bo jest niemalże w 100%. Okej, czasami zdarza się, że włączą się te angielskie tam słowa, że postacie czasami coś po angielsku powiedzą, ale to tyle, nie? W sensie i to najczęściej jest w sytuacjach, kiedy albo robisz misję i powiedzmy za długo wołasz Rona albo Hermione, albo jak z NPC-ami za długo pogadasz. Ale mi to osobiście nie przeszkadza, jeżeli mam być szczery. Mnie w ogóle się podoba to, że ta gra ma w pełni polski dubbing, no nie? Bo to jest jednak, powiem szczerze, to jest jednak naprawdę coś niesamowitego, bo mało było gierek w pełni przetłumaczonych na język polski. No nie licząc oczywiście FIFA czy Pro Evolution Soccer, czyli gier piłkarskich, to tak, to takich gier platformowych, to no nie licząc Harry'ego Pottera, to bardzo mało znam, a na pewno coś jeszcze się znajdzie po polsku. Tak więc dobra, tam nie mieliśmy nic ciekawego, więc może pójdźmy na zaklęcia i uroki. Tam może będą te takie, żeby Ron mógł sobie wrzucić te swoje, kurde, kulki śmierdzące. Ale fajne są tutaj misje poboczne, bardzo mi się one podobają. I muszę przyznać, że one są naprawdę takie fajne, ciekawe, no i zachęcają do dalszej rozrywki. I to jest właśnie fajne, że wersja na PS2 i PC-ta wyróżniają się od siebie w ten sposób. Że to nie jest coś takiego, że o, jak zagrasz w to na PS2, to jest dosłownie to samo. No nie, to nie jest to samo. I zróbmy coś takiego, że przejdźmy tutaj, bo może tutaj coś ciekawego być. Nie wiem, zgaduję tylko, tak głośno myślę w zasadzie. A widzicie, jakieś drzwi są? Tajne przejście na czwarte piętro. Uuu, tajne przejście, powiadasz? No to trzeba zobaczyć te tajne przejście. Uhuhu, fiu fiu. Moi drodzy. No faktycznie to jest tajne przejście. Ale my nie chcemy tutaj iść. My chcemy szukać tych takich pierdolników, do których Ron może wrzucić swoje śmierdzące kule. W ogóle ile mamy wrzuconych tych kul? Siedem na 20, kurczę, nadal mało, nadal malutko, znaczy to już niedużo jest w sumie. Znaczy niedużo pod tym względem, że niedużo zostało na dobrą sprawę, tylko znając życie twórcy poszukali, kurde, co ja gadam, pochowali to w ten sposób, żebyśmy my długo szukali, no nie? Ale spokojnie znajdziemy, na pewno coś tam było jeszcze w sklepiku Freda i George'a, tak mi się wydaje, że było tam możliwość rzucenia śmierdzącą kulą, kuleczką. Dobra, jesteśmy w takim razie na trzecim piętrze, obrona przed czarną magią. Ale sobie tutaj poszukamy, czy są te takie właśnie pierdzielniki. Bo wiem, że one tutaj były też nas, o właśnie. Ale one są już przewrócone. Czyli tutaj wiadomo, że Ron już był. Ron już tutaj grasował.
To pójdźmy w takim razie na trzecie piętro. Może tutaj coś będzie. Będziemy tak po piętrach skakali, bo musi coś być, kurde. No nie jest to możliwe, że to jest gdzieś tam spoza Hogwartu, no nie? Ogólnie też tak z rzeczy, które chcę wam powiedzieć odnośnie nagrania, bo mam w planach ponagrywać jeszcze. No wiadomo, mam w planach ponagrywać jeszcze, nie wiem po co ja to powiedziałem. To w planach mam powrót do Crasha 4. Wypadałoby w te wakacje trochę też pociągnąć Crasha 4 i skończyć Sonica Colors, bo trzeba wam pokazać jeszcze dodatkowe rzeczy, które tam zostały w gierce. A myślę, że warto pokazać to i owo. Dobra, patrzymy tu i ówdzie, czy można gdzieś coś rzucić, śmierdzącą kulę. Siemano, 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 chciałbym śmierdzącą kulę wrzucić. Czy jest to możliwe? Jeszcze jak? Jeszcze jak? Na pewno jest możliwe. Tylko musisz to znaleźć. Nie wiem czemu, Hermiono. Może tutaj będę mógł rzucić. Harry, suwaj dupę. Może tutaj będzie jakieś ten miejsce na śmierdzące kule. Na magazynie właśnie. Albo, znaczy nie na magazynie, tylko w magazynie. Ron. Ron. Poszukaj coś, może na półkach będziesz miał. No tutaj nic nie ma. Zdecydowanie tutaj nic nie ma. Tak z ciekawości wam powiem, zgadnijcie do jakiej gry z tych wszystkich niedokończonych serii najciężej mi wrócić. Są dwie takie gierki, do których najciężej mi wrócić, bo do Sonica Colors Ultimate nie mam problemu wrócić. Ale Crash Bandicoot 4 i Rayman Redemption to są kurde zmory moje, które warto byłoby skończyć w końcu. Turbo Strash na mnie cały czas czeka. A ja ciągle kurde uciekam od niego. To jest straszne, powiem wam szczerze. To jest naprawdę fest straszne. Tutaj nie możemy rzucić nigdzie. Próbuj i trzymaj się z dala od drogi. Niestety nie możemy tutaj nigdzie rzucić, ale może śmierdzące kule gdzieś tutaj się znajdą. Nie mówmy, że nie. No, jest jakaś śmierdząca kulka. Dobra. Hermiono, czy chciałabyś rzucić czar? Czary Mary? Tajne przejście na drugie piętro. Aha, dobra. To nie chcemy przejść na tajne przejście. My chcemy pójść korytarz na czwartym piętrze, dokładnie. Ron, masz teraz pole do popisu, bo zauważyłem już jedną rzecz. I rzuć. Dobra, miałeś tutaj jedną rzecz. Teraz wciskamy sobie co jakiś czas R1, żeby sobie kontrolować to i owo. Tutaj chyba... Nie! Jest tutaj! Kolejne! Zajebiście! Bardzo dobrze, to mi się podoba. Tu przy okazji są też posągi, ale to jest zadanie już dla Hermiony. Ja wam oczywiście powiem, na czym to zadanie polega, tylko najpierw... Zobaczmy to tu i ówdzie, czy coś jeszcze brakuje. Nie. R1 nie działa już. Pracownia historii magii. Dobra, tu jest pracownia historii magii. Może tam coś jeszcze będzie, ale najpierw zobaczmy, jak wygląda nasz status. Chyba będziemy mieli 9 na 20. O ile dobrze pamiętam. 10 już! O, to czyli połowę mamy śmierdzących kulek zużytych. Okej. Okay. Znaczy połowę. Połowę tych takich garnków. W sensie tam, że dorzuciliśmy do tych garnków, no nie? Nie na to garnki mówię, bo to wygląda jak taki garnek zawieszony. Może w skrzydle szpitalnym coś będzie. Trzeba sprawdzić. Nie można nigdy wykluczać takich pomieszczeń. Tylko co jedynie tajne przejścia możemy wykluczyć, bo to jest tylko jakieś tam przejście z innej strony i nie wiadomo, czy tam będzie, chociaż można zawsze spróbować zobaczyć. Ale tutaj nic takiego nie widzę, żeby Ron mógł rzucić swoją śmierdzącą kulę. Tak więc tutaj chyba pudło, jak to się mówi.
To sprawdźmy pracownię historii i magii. Może tam będzie coś, gdzie Ron będzie mógł użyć swoje śmierdzące kuleczki. Halo, halo, dzień dobry. Nie, tutaj nic nie ma. Tutaj nic nie ma, cholera jasna. Tajne przejście na drugie piętro. Dobra, spróbujmy, zobaczymy, czy Ron tu będzie mógł gdzieś użyć swoją kulkę mocy. Nie, nie będzie mógł. Nie ma takiej opcji, czyli dobra, tajne przejścia możemy kompletnie wykluczyć, jeżeli chodzi o taki exploring. Więc trzeba teraz w takim razie polecić na piętro numer 5, bo już czwarte mamy też całe seksplorowane, więc zostają nam jeszcze piąte, szóste i siódme. I potem, jeżeli będzie na piątym, szóstym i siódmym, to idziemy do Freda i George'a. Do Freda i George'a pójdziemy. I co będzie? I co będzie u Freda i George'a? No i tam zrobimy jeszcze misję Hermiony dodatkową, no nie? I potem zakończymy sobie już całą tą serię, bo nic więcej nam nie pozostanie do robienia. Kart nie będę szukał, no bo pewnie gdzieś tam w innych miejscach pogubiłem. Ja też mówię, tej gry nie znam na pamięć. Gdybym znał tę grę na pamięć... A, dobra, musimy chyba walczyć z książkami, niestety. Bo nie przejdziemy dalej. No dobra, no to co, idziemy teraz na wielkie schody. To było tutaj? Wielkie schody, elegancko. Mugoloznawstwo. Ej, tam coś jest, jakiś secret tam jest. Poczekajcie, nie, nie, to trzeba ten. To musi Harry i Ron podnieść. Poczekajcie, już nawet jakiś secret ogarnęliśmy sobie, zobaczcie na to. Ślizgnij się, elegancko. Co tu za sekrety mamy? Jakąś kartę mamy. Uuu, tajne przejście. Znaczy kartę to tak ja sobie powiedziałem, chociaż tu bardziej właśnie fasolki będą. Szóste piętro, starożytne runy. Miejsce, w którym chłopaki, czyli Fred i George, mają swój sklepik. Może o tym nie wiedzieliście. Dobra, patrzymy. Tu do góry... Korytarz Gladmor Pixa. Teraz tak. Skrzydło wschodnie. Zobaczmy, co jest w skrzydle wschodnim. Tu byliśmy kiedyś. Pamiętacie, tutaj przed Snape'em żeśmy uciekali. To jest portret Luciusza Malfoya swoją drogą. A przynajmniej tak mi się wydaje, bo strasznie podobno do Luciusza Malfoya. O, jest, znalazłem. Dobra, tutaj był jeden. Ten taki garnuszek, więc teraz musimy zobaczyć w sklepiku Freda i George'a. Może tutaj będzie ich więcej. Jesteśmy z powrotem w sklepiku Freda and George'a. Ron, z powodu twoich niezwykłych osiągnięć mamy dla ciebie jedną z kart ze sławnymi czarownicami i czarodziejami. O kurde, dwie karty żeśmy dostali. Ale fajnie. Super. Zobaczmy, co za kartę żeśmy dostali od chłopaków. Jestem bardzo ciekaw. Folio Universitas. Chyba jednego smoka żeśmy wyrwali. Smoki. Zielony pospolity walijski. Ten gatunek jest najmniej kłopotliwy. Aktywnie unika ludzi, dopóki nie zostanie sprowokowany. Zionie ogniem zebranym w cienkie strumienie. Okej.
Tak się prezentuje nasz smoczek. Natomiast co mamy następne? Tak. Może to znowu smoki będą. Ty, znowu smoki. Czarny hebrycki. Lokalna rasa brytyjska. Znacznie bardziej agresywna niż gatunek pochodzący z Walii. Żywi się głównie jeleniami, choć znane są przypadki porywania dużych psów. No niezły z niego gagatek. Dobra, patrzymy, jak tam z moimi kulami. Kulami mocy. Może tutaj coś będzie można rzucić. Niby tam można byłoby przejść, ale tam nie wiem, czy chcę iść. Tu już mamy użyte. Tu już więcej chyba nie ma żadnych tych. Kurde, cholera jasna. Musimy wtedy stąd iść i zostaje nam siódme piętro. Ewentualnie na błoniach jeszcze coś może być, że będziemy mogli rzucać tymi kulami. Kulkami, kurcze pieczone, śmierdzącymi. Jesteśmy już w wieży Gryffindoru. O, ładowanie, zapomniałem, że tutaj loading screen jest. Więc teraz tak, siódme i zarazem ostatnie piętro. Jeżeli tutaj czegoś nie będzie, to trzeba będzie schodzić w dół i rzucać kulkami. Może jeszcze w lochach coś będzie. Ale to już jest tutaj ostateczność, gdzie ja czegokolwiek będę szukał. Dobra, mamy więcej trochę tych, kurde, smoczych kul. O! Co tu mamy? Jakiś secret? A proszę! Dobrze! Co tutaj mamy dalej? Skrót na czwarte piętro. Ojoj. Czy ja chcę iść skrótem? Nie, niekoniecznie mi się chce. Im więcej fasolek, tym lepiej. Dobra, teraz tak, co tu mamy? Skrzydło północne. Zobaczmy, co jest na skrzydle północnym. Tu może będzie możliwość rzucenia kuleczką śmierdzącą. Dobra, jest, mamy to. Mamy to. Czekajcie, może będzie tutaj jeszcze jeden. Kurde, fajnie byłoby, ale to byłoby super, jakby jeszcze tutaj można było jedną śmierdzącą kulkę, albo ewentualnie dwie. No ale trzeba będzie trochę poeksplorować ten, kurde, Hogwart. Tu i ówdzie.